Wow. Jesteśmy na miejscu. A gdzie dokładnie? Jest to niesamowite gospodarstwo. W zasadzie całkowicie wyposażone. Przejdziemy do następnego pomieszczenia i sprawdzimy, co tutaj się znajduje. Troszeczkę ktoś tutaj nabałaganił. Tutaj jest jakiś magazyn z farbami. Jest tego naprawdę sporo. Junkers. Wszędzie jakieś części. Tutaj też pełno farb. Rozpuszczalniki. Chyba bardziej taki magazyn. Jest tutaj kilka obiektów. Wow, jaka ładna pompa. Już nie działa, nie ma oporu. O kurde. Zobaczcie, jaka kuchnia konkretna. Wygląda, jakby ktoś tutaj prowadził restaurację. Liczniki są. Zejście do piwnicy. Już załamane. O, ale piecyk ładny. Ale stylowa. Hey. Urbex Exploring? Yeah. Yeah, okay. You too? Yeah, me too. Ah, it's nice location. Yeah, yeah. You are home? Yes. Ah, where are you from? Poland. Poland? Yeah. Ah, kurwa, nice. Yeah, exactly. Hey. Yeah. Zobaczcie, ile sprzętu zostało. Myślałem, że ktoś tutaj, że to właściciele, chłopaki też robią eksplorację. Wygląda to na młyn. Mogę się mylić, ale tak właśnie wygląda. Kurde mole, zobaczcie, jaki sprzęt. Chłopaki mnie trochę przestraszyli, ale tutaj jest to normalne. Często się kogoś spotyka w Belgii. Ale siekiera. Kurde, powiem, że naprawdę fajne miejsce. Tu jakie okucia. Hej. Hej. Idziemy teraz do góry. Zobaczcie te ściany. Wszędzie podkowy. Wow.
tutaj więcej sprzętu. Kurde, ale to wygląda fajnie. Że cały sprzęt tutaj został. Heblarki. Stare, już zjedzone przez korniki. Naprawdę ciekawe miejsce. Coś takiego widziałem. Ale o wiele mniejsze do rozpalania ognia. Tutaj pewnie też dmuchało powietrzem. Na pewno miało tą samą funkcję. Widzę, że jest jeszcze wejście do góry. Oczywiście wejdziemy i zobaczymy. Tutaj jeszcze mamy jakieś ciekawe przedmioty, których na pewno tutaj używano. O, wagi. Fajne małe wagi. To mi wygląda jak łapka. Ale fajne miejsce. Idziemy do góry. O kurde. Ale sprzęt. Ciekawe ile ma lat. Zobaczcie tą zabawkę konika. Tutaj taka karoca. Kurde, ale sprzętu. Trzeba uważać. Deski przegnite. Konik ciągnący powóz. No powiem wam, że naprawdę bardzo stare przedmioty. Tutaj jakaś miedziana butla. Kurde, nawet nie jestem w stanie powiedzieć wam, do czego to wszystko służyło. Tutaj ewidentnie liczydło. Z tym się zetknął każdy z nas. Ale tutaj te przedmioty wszystkie. Jakaś świnka. Troszkę strach tutaj chodzić, powiem wam, bo wszystko strzela pod nogami. Zobaczcie, jaki wózek. Wygląda jak dziecięcy, albo po prostu zabawka. Lampy naftowe. Tutaj szerszem zimuje. Pewnie jest tutaj gdzieś ul. Mogę się założyć. Niesamowite gospodarstwo. Dobra, schodzimy na dół teraz. Spotkałem już tutaj 4 osoby. Nie dziwię się, bo miejsce jest naprawdę piękne. Warto tutaj przyjechać. To wam mogę powiedzieć w 100%. Teraz będziemy schodzić coraz niżej. I wejdziemy do drugiego obiektu.
Idziemy dalej. Tutaj widzieliśmy chyba już wszystko. Mam nadzieję, że teraz wejdziemy do części mieszkalnej. Najprawdopodobniej tak. Zaraz się okaże, to jest drugi budynek. Rower. Dobra. Idziemy zobaczyć tutaj. Być może w ogóle nie będzie tutaj części mieszkalnej. Będzie tylko gospodarstwo przeznaczone do produkcji mąki. O kurde, jaki stół biliardowy. Zobaczcie. Drewniany stół cały. A, już zniszczony gołąbek wleciał, ale widać, że był czyjś. Zgubił się. Może nie wrócił z lotów. Kto wie. Budowlanka. Szpilki do trzymania styropianu. Dobra, idziemy dalej. Wow, ale ładny obraz stworzony z kafelek. Można zobaczyć, jedna już odpadła. Dobra, idziemy do góry, cokolwiek tam jest. Lampa naftowa w środku. Here in this hotel. O kurde, pokoje hotelowe. Możliwe. O kurde, tu jeszcze gorszy stan. No, tutaj naprawdę trzeba uważać. Zobaczcie. O kurde, jaki gościu. A tu jego ręka. Widok naprawdę niesamowity. Tutaj się zatrzymał czas chyba w latach 60. Czapki. Tutaj chyba minibar. Tak, na pewno. Zobaczcie, ile różnych trunków. Ankelicht. Ciekawe, czy coś jest w środku. Ale ładny czajnik. Porcelana połączona z metalem. Tutaj kilka obrazów. Walczą o zdobycz. Ktoś zabił jelonka. Ale chyba gospodarz nie godzi się na to, żeby go zabrać. Na to wygląda. Tutaj konie, krówki. Góry głowa lwa. No tu chyba jest dziura, tak. Kurde, zobaczcie. Trzeba naprawdę uważać. Nad kominkiem. Święta figurka.
jakieś dziwne te obrazy. Proporczyk? O kurde. Dzień dobry. My tylko na chwilę. Ale miejsce jest ciekawe. Mega. Ciekawe, ile lat tutaj siedzi. Jest to jakiś kalendarz. 1899. Ładny zegar, drewniany. Z tyłu widzimy maszynę. Chyba Singer. Najprawdopodobniej tak. Niewielkie łóżeczko. O, jaki ładny kominek. Powiem wam, że miejsce jest naprawdę piękne i bardzo stare. Cieszy mnie to, że tutaj dotarłem. O kurde, jakie łóżko. Ale to zobaczcie, ktoś musiał naprawdę niskiego wzrostu tutaj spać, bo ja bym się tutaj nie zmieścił. Wózek z lat 60. Kura zniosła jajko. Ale ładny. Ciągle mam wrażenie, że ktoś tutaj jest przez tego gościa. Jest jeszcze druga część budynku, do której się właśnie teraz udamy. Ale powiem wam, że miejsce wypasione. Tu już chyba byliśmy, tak? Nie, nie byliśmy. O kurde, jaki piec. Wow. Kolejne drewniane łóżko. Kolejna lampa naftowa. Tak, zgadza się. Co mamy na zewnątrz? Bardzo duży teren. Jak wystarczy czasu, to pójdziemy i zobaczymy tam. Może będzie coś fajnego. Dobra, schodzimy na dół, bo odnoszę wrażenie, że jeszcze jest więcej tutaj do zwiedzania. Idziemy dalej. Sprawdzimy jeszcze jedno pomieszczenie obok. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Ale ten stół bilardowy naprawdę mi się podoba. Ciekawe, czy szłoby go jeszcze odnowić. Ciężko powiedzieć. Toaleta. Tu coś jeszcze jest. Zaraz sprawdzimy, czy można tam wejść. Ale tutaj już widzę, że magazyn. Peszel, troszkę kafelek. No nie.
nic, chyba trzeba będzie już zakończyć eksplorację. Ciężkie drzwi. To już chyba inna posiadłość. Dobra. Moi drodzy, w tym miejscu zakończymy eksplorację. Jeżeli chodzi o mnie, to miejsce naprawdę mi się podobało. Dawno nie widziałem tak starych przedmiotów. A wy dajcie znać, jak wam się podobało. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.